W Cieszynie zainaugurowano rok biskupa Franciszka Śniegonia w diecezji bielsko-żywieckiej. Hierarcha był wikariuszem generalnym i sufraganem księcia biskupa wrocławskiego dla Śląska Austriackiego w latach 1871-1891. Okazją do uroczystych obchodów jest 130. rocznica święceń biskupich duchownego, który urodził się właśnie w Cieszynie. Podczas inauguracji obchodów w cieszyńskim kościele świętego Jerzego, przy którym został pochowany biskup Śniegoń, biskup Tadeusz Rakoczy za błogosławionym Janem Pawłem II podkreślał, że Kościół na Śląsku, którego centrum stanowi Wrocław, dzięki mądrości i gorliwości swych kapłanów oraz biskupów, spełniał swoją misję, jaką otrzymał od Chrystusa. Uświęcał, ożywiał nauką Ewangelii ludzkie dusze, budował świadomość religijną, umacniał tradycję chrześcijańską, tworzył kulturę, a jeżeli zaszła tego potrzeba, osłaniał swymi matczynymi ramionami słabnący naród. I Kościół na śląskiej ziemi od wieków obfituje w duchowe owoce. Ordynariusz podkreślił, że wymownym świadkiem chwalebnej przeszłości tych ziem był książęco-biskupi wikariat generalny, który powstał w 1770 roku i przetrwał do 1925 roku, gdy polska część Śląska Cieszyńskiego została włączona do nowo powstałej wtedy diecezji śląskiej w Katowicach. Od 1892 roku stał siedzibą wikariatu był Cieszyn, a w 1883 roku kierujący kancelarią wikariatu ksiądz Franciszek Śniegoń został wyniesiony do godności biskupiej mimo protestów Niemców. Przy współudziale księdza biskupa Śniegonia w latach 70. XIX wieku założono w Cieszynie Polski Dom Katolicki, Śląskie Towarzystwo Prasowe imieniem świętej Jadwigi, które wydawało Gwiazdkę Cieszyńską oraz Związek Śląskich Katolików. W ramach obchodów roku w parafiach dekanatu cieszyńskiego rozpowszechniane będą materiały katechetyczne na temat biskupa Śniegonia, głoszone specjalne homilie, planowana jest też duża konferencja naukowa.